Powiem wam tak, radość niesamowita. Pierwszy wypad do Bałtyku i pierwszy gold. Udałem ze szczęścia po prostu, aż mi się zrobiło słabo. Sygnał jak dzwon, zobaczcie co znalazłam. Nasze złotko znalazłam. Plaża w Stegnie daje takie oto piątaczki, nóweczki. Widać, że tutaj się sypało komuś ze spodni. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemanko widzowie. Witamy was serdecznie. Witamy was w kolejnym odcinku. Tym razem wybieramy się nad morze. Nad morze. Wybieramy się do jednej z miejscowości nadmorskiej, gdzie... Do Kęcy do Stegny. A to jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Gdzie byliśmy się tam? Gdzie spędzimy nockę i będziemy prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Hania chce do Krynicy. Ty gdzie chcesz? Do Mikuszewa. A ja do Stegny. A gdzie pojedziemy? To się okaże. Zapomniałam wam powiedzieć, że mam pasażera na gapę. Oczywiście po drodze zahaczony CPN, żeby wypić pyszną kawkę. Ewelinka, jakieś tam inne specyfiki za tutaj kadru kamery podsuwa. Natomiast kawa musi być, bo musi być energia i dobre samopoczucie. Nie wiem, czy widzicie, tu za nami stoi taki srebrny bus, jak wychodziłam z kawą. Zapomniałam, że jesteśmy zielonym, a nie srebrnym i chciałam się do tego chłopa wpakować. Ale się zdarzyłam, że to nie nasz. Ale nawet chodzi, jak nasz, słyszycie? A po drodze kolejny przystanek. Ewelinka robi zakupy. Jak pachną. Co ty nam kupiłaś ciekawego? Pomarańcze. Pomarańcze? Chcesz powąchać? Daj powąchać. Ale naprawdę pierwsze, super. Pierwsze w tym roku i to jeszcze nasze, polskie, krajowe. No. 25 zł za koszyczek. Ma mini koszyczek. A no w tym koszyczku nie wiem ile to może być. O, proszę o. Kiedyka. Nad rzeczką. A podal krzaczka mieszkała. Kaczka dziwaczka. Lecz zamiast. Nie lecz zamiast. Trzymać się. Rzeczki robiła pierwsze wycieczki. Do fryzjera poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka. I co, zapomniało się. Hania sobie rymuje. Do praczki. A my sobie wypakowujemy sprzęt. Pocztowe znaczki. Nie odpuszcza. Będziemy wypakowywać i sprzęt tyle. I pomału zbierać się. Nie zbój! Odejdź! Na odejdź plażę. Tego gówna. Prawda? A zbój co wącha? Gówno. No gówno, wszystko go interesuje, także. Jest parking, to i są takie rzeczy, nas to wcale nie zdziwi. Natomiast później przestawimy auto, ale najpierw przygotujemy się do spania, tak? A później gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie na idziemy? Na plażę. Do domu. Pokażemy zbójowi. Może, bo jeszcze nie widział, prawda? No nie. Chodźko. Nad rzeczką. On by stał. O, woda, krzeczka. Chcesz jeszcze jedną? Mieszkała. Kaczka, pijaczka. Dobra, działamy. Kaczka, dupa. Działa sprzęt i to najważniejsze. Ostatecznie dotarliśmy do Stegny. Twoja torba. Tu zostajemy na noc. Auto... Stegna. Wybraliśmy Stegnę. Auto zaparkowane. Tradycyjnie przed wyjściem na plażę pościelimy łóżeczka, coś zjemy. Przygotujemy się i ruszamy. Nasz pasażer na gapę już się układa do spania, ale łóżko nierozłożone. Zobaczcie, jak nam zbój rośnie, jaki to już wielki chłop jest. Zobaczcie, 1,20 m wzrostu. I metr. Koszulka. No. 1,20 m w kapeluszu. Torbie, wstawaj. Także bierzemy się za wsielenie, kolacja i ogień na plaży, bo jest fajnie. Ciepło, nie ma wiatru, nie ma fali. Będzie można co robić, Hania? Latać. Latać. Z wykrywaczem.
Ania, przytrzymaj te wykrywacze, poustawiaj tam. Te, który będzie twój, z którym chcesz chodzić? Teraz mamy, to twój. Tak? A tamten. No to będziesz tym chodzić. Bo za duża cewka jest. Za duża cewka? No. No to weźmiesz ten, który z mniejszą cewką. Nie, bo to mamy jest mały. Mama ci pożyczy. Dobra, trzymaj. Także przygotowuj się. Dzisiaj będzie tak. Jak ty będziesz chodziła, to ja będę z bujem się zajmowała. Jak ja będę chodziła, to ty będziesz się z bujem zajmowała. No mamo! A co? Role podzielone. Tak, a potem zmiana, tata będzie się opiekował, my będziemy śmigać. No, jak już będziemy spać o 22. Ja. Zgoda? Zgoda? Myślę, że sam. Mam nie brać żadnych, coś innego swojego. No to więcej go nie weźmiemy. Bierzecie tylko 3 wykrywacze na nic. No, ale ilu nas jest? Trójkę, no co się awanturujesz? A po co mam więcej? A co, chciałaś na dwa naraz chodzić, tak? Tak byś chodziła, tak? 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 Zachłanna jaka. Patrzcie ją. Bierzecie tylko 3 wykrywacze, a jednego na przykład nie bierzecie. No to ty będziesz. Bierzemy tylko 3 wykrywacze. No, od Hani filozofia. A w międzyczasie dotarli już nasi znajomi. Tutaj dobijać do nas, dobijać. Jak podróż? Podróż bardzo dobrze. Małe koreczki. Zakupiliśmy też truskawki. A. Najdroższe chyba w Polsce. No za kobiałkę 20. Ale za kobiałkę miało być, a to była kobiałeczka. Widzieliście jak to... Ale bez to jest dobrą wróżbą, bo jest dużo ludzi i będzie dużo drobniaków. Cześć. Nie jechaliśmy z tą nadzieją. O. Słuchaj, to teraz jak w hotelu pięciogwiazdkowym, tutaj taki luksus robimy. 10 cm materace. Nie przesadzaj. No co? Tyle nimo. A wiesz co, ostatnio... A gdzie ten kocyk jest? Tu na dole. Ten kocyk. O. Żeby zbójowi było wygodnie. Zbój w nogach dzisiaj śpi. Poczekaj, odwrotnie. Ciągnij. Dobra. Spanko już gotowe, pościelone. A teraz robimy jakąś kolacyjkę i ruszamy na plażyczkę. Piotrek dzisiaj będzie wchodził do morza. Czego się spodziewasz? Czego się spodziewam? Zeszłorocznych goldów, myślę. Z tego, co było widać na grupach i u Krzyśka na rodzince i na odkrywcy historii, to miejscowi już się chwalili. Mocne wiatry wyrzuciły na brzeg te cięższe metale, także szanse jest są. Jest szansa w wodzie coś znaleźć, a jest, ja będę atakował brzeg. Zobaczymy, będzie komu się poszczęści. Krzysztof kontra Piotr. Zobaczymy. Tak jest. I na otwarcie poszukiwań, w sumie trzeci sygnał, najpierw dwie zrywki, a teraz 20 groszy. A tu kto tu się czali? Sygnał jak dzwon, zobaczcie co znalazłam. Nasze złotko znalazłam. Mamo, pójdziesz po mojej zasady zabawy? Teraz? No. Teraz nie, potem. Chcę się pobawić. Pobaw się ze zbójem, porzucaj mu. Złotko. Bujek! Mamo, przestań już. Przestań. A widzicie, warto było, tylko na chwilę musiałem wyjść, trochę się ogrzać, bo wiecie, o nabiał trzeba dbać, a woda ma może 6-7 stopni. Jestem już dyszkę do przodu, jakieś 20 minut, sygnałów jest bardzo dużo po ostatnich wiatrach, ale najgorsze jest to, że też w wodzie jest dużo śmieci, polmosów, kapsli, drucików, ołowiu wędkarskiego, no ale są fanty i przy okazji czyścimy, prawda? Kopiemy, się zmęczyłeś. Bo tyle zabawy na tych piaskach, że za dużo. Chodzę i taka bida. I mam już ten sygnał.
sygnał na kapselek i zaraz zobaczymy, co tam jest. Jeszcze chwila. Dobry chociaż kapselek. A nie! A nie! Zobacz. Ja mówiła mi kapselek. A ty co? 2 złote. I to jakie? Przeleżałe. Zobaczcie. I mam 2 złote. Cieszę się jak głupia, no bo już myślałam, że nic nie będzie wychodziło, bo sygnałów jest bardzo mało. Ale dobrze wróży. Pewny sygnał ID 52 przeskakujące. Zaraz sobie zobaczymy, co to może być. Gdzieś jest tutaj. Trochę głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. I podkopiemy jeszcze. I gdzieś jest na wierzchu. Zaraz zobaczymy. Gdzieś jest tutaj. Poszukamy to sobie zaraz. Poszukamy. Bliżej mnie, a szukałem dalej. Jest tutaj. Poczułem to pod palcem. Co to jest? Jednogroszówka. Ale zawsze cieszy. Jakiś mam tutaj sygnał. Chyba głęboki dosyć będzie. Muszę pinpointerem zobaczyć. O! A! Myślałam, że też 2 złota tu polika. No nic. Muszę przebić Ewelinę. Nie, Ewelinka? Co? Muszę cię przebić. 4 złote muszę znaleźć. Tutaj też pewny sygnał. 49 na ID. Aż mnie to zastanawia, co to może być. Tutaj gdzieś to jest. Sobie to tutaj. Ten sygnał. O, jest, 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 jest. Jest, zaraz wam pokażę, co. Ten widok. Plaża w Stegnie daje takie oto piątaczki, nóweczki. Widać, że tutaj się sypało komuś ze spodni. I z tego się cieszę. Teraz 2. Trochę z żarta, ale jest. Prędzej dyszka. Ładnie przyfarca dzisiaj. Tutaj za mną jest łódka, która jest takim charakterystycznym obiektem na tej plaży w Stegnie. Będąc tutaj, za każdym razem podchodzę, bo mam świadomość, że każdy tutaj to przybywa, podejdzie, zrobi sobie zdjęcie, chwilę odpocznie, otworzy sobie puszeczkę, czy zerwie zrywkę z jakiegoś napoju, co oczywiście potwierdzają kolejne moje znaleziska. Ale taką ciekawostkę wam też powiem. Ostatnio byliśmy tutaj na poszukiwaniach. Znalazłem kilka drobnych monet. Tym razem podchodzę i jest też moneta. Moneta 2-złotowa. Ona ma taki delikatny czarny nalot. Świadczyć to może o tym, że ona tutaj sobie przeleżała dłużej. Wydaje mi się, że zrobiłem taką bardzo dobrą pracę wykrywaczem, raz przy raz przeszukałem. Natomiast ta sytuacja pokazuje, że jednak ten luźny piasek, który ciągle się tutaj przewija, nieraz może nas zaskoczyć. I zaskoczyła mnie tym razem, z czego się bardzo cieszę. Mamy coś, mamy. Teraz złotóweczka, ale dzisiaj sypie dzisiaj, a wiedziałem, żeby wziąć antenę i woderę i wejść do wody. Zrobiłam jeszcze takiego fajnego, dużego żubika.
piasku oczywiście. Teraz głowę wykształcam. Zbój, musiałeś się położyć właśnie na arcydziele. Sygnałów nie za wiele. Kopiemy każdy. Zresztą ja zawsze kopię każdy sygnał. A tym razem co? Tym razem 50 groszy. O, już mnie namierzają. I tym akcentem robimy przerwę. Powiem wam tak. Radość niesamowita. Pierwszy wypad do Bałtyku i pierwszy gold. Udałem ze szczęścia po prostu. Aż mi się zrobiło słabo. Zobaczcie, jest piąteczka, druga piąteczka, trochę dwójeczek, jedynka, jakiś grosik. Wymarzłem, powiem wam, ale przyfarciło. Klimatycznie jest, zachód słońca za mną. Sygnałów za dużo nie mam, ale... Kolejne moje 50 groszy. Możecie zobaczyć. Za dużo dzisiaj nie znalazłam, ale gratuluję mojemu koledze, który znalazł to, co jest takiego naprawdę fajnego dla nas poszukiwaczy. Także jeszcze raz gratuluję. Tutaj był pewien sygnał. Gdzieś on tutaj jest. Zaraz go namierzymy. Taki pewny. Co to jest? A, widzę jakiś rancik. Patrzcie. Patrzcie tutaj. O, wyciągnę to z piasku i jest piątaczek. Jednak ta przerwa na posiłek zrobiła swoje, zregenerowała ciało i umysł. No i jest fart. Jest fart i to cieszę się bardzo. Jest piątka, zobaczcie. Też trochę poleżała tutaj w tych takich kijkach, które wyrzuciło morze. I wtedy pewnie tak też narzuciło piasek i monety. Chociaż ich za dużo też tutaj nie ma. Ale to druga piątka dzisiejszego dnia. A tak na poważnie, to wszystko zależy, jak się nam ułoży noga, w które miejsce depniemy i czy nasz wykrywacz wychwyci odpowiednio sygnał. Wtedy jest szansa, żeby się cieszyć po raz kolejny, no bo piątka jest największym nominałem, jaki może się trafić. No i ja dzisiaj miałem farta i udało mi się trafić dwie piątki, a dzień jeszcze się nie skończył. Coś tam jest w sicie. Ale powiem wam, że to już są dzisiaj ostatnie sygnały. Woda jeszcze nie jest nagrzana, także trzeba dbać o siebie. Szkoda zdrowia i nie można być zachłannym. Trzeba coś zostawić dla innych. Już nawet palce nie te. Tu jest jakiś sygnał i to sygnał na wierzchu. A nie, tu jest w tym. Pewnie jakiś śmieć. Ile? Niskie ID 20 parę. Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie ma. Gdzie to jest? Gdzieś uciekło. Tutaj jest bliżej. Cewki był. Jest tutaj. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, jest. Ja już to widzę. Tam 10 groszy. Lipa. Na zakończenie dnia przydałoby się coś ciekawszego, ale jak nic nie ma, to trzeba się cieszyć z tego, co jest. 10 groszy.
popołudnie na poszukiwaniach minęło bardzo szybko. Przyjechaliśmy na spontanie. Nie wiedzieliśmy, jaką plażę wybrać. Ostatecznie zgadaliśmy się przez telefony, messengery. Wybraliśmy Stegnę. Dla mnie była ta plaża dzisiaj mniej szczęśliwa. Dwie piątki wpadły. Ewelinka jest pomna o sobie, bo też widać. Narzeka cały czas, ale tutaj szczęściarz. Jednak szczęściarz dlaczego? No bo znalazł złoto i trochę monet wyszło. Jednak to pokazuje, że chyba trzeba będzie przyjeżdżać z woderami na plażę do Stegny, bo na piasku jak na razie sezonu nie ma i tych monet, które de facto chcemy znaleźć, jest mało. Także od następnego razu nurkujemy. Piotrowi gratuluję osobiście. Ewelinka pewnie też, ale ja to poza kamerami. Na razie ślinę przełyka. Natomiast najważniejsze jest to, że miło spędzony czas, że kolejny wypad rodzinny ze znajomymi zaliczony. Na dzisiaj poszukiwania kończymy. Jeszcze udajemy się do busa i tam pewnie sobie posiedzimy, coś zjemy, może pogrillujemy. A rano z powrotem wracamy na plażę. Komu jutro poszczęści, tego nie wiemy. Wy dowiecie się na pewno w następnym odcinku. Natomiast nie kończąc jeszcze tego filmu, zapraszamy Was na małą siestę do busa. Ewelinka dzisiaj coś tam będzie robiła, jakąś kolację. Tak, coś tam wymyślę. Kabanosy z ogniska. No. Ale było ciekawie, nie? Najważniejsze, że jest goldzik, najważniejsze, że miło spędzony czas. Przy tym zachodzi słońca, którego może troszkę widzicie. A może Piotr by chciał coś powiedzieć, bo tylko kiwa głową? Ja nic nie powiem. Ja jestem zadowolony, wymarznięty. Woda ile mam? Powiem wam, że woda, ciężko mi powiedzieć, ale siadam 8 stopni, 20 minut i zaraz trzeba się wygrzewać. W silikonach moment. Ale cierpliwość. Wiesz, jest też system osób, bo można sobie taką, wiesz, piersiówkę to się nazywa, to jest, wiesz, można, ale to już wtedy się zmysły rozmywają, także to trzeba zrobić w trzeźwym umyśle, żeby sygnały się nie rozmywały. Ja pracy też nie piję. Ja też nie, no. I tym wesołym akcentem uciekamy z plaży do busa. Najprzyjemniejsza część dnia, czyli wieczorny biwak, gdzie można wypić piwko, zjeść kabanosa, usmażyć kiełbaskę. Ania, przyjdziesz do nas też? Idzie. Ania sobie leży w swoim królestwie, a my tutaj już biesiadujemy, jak to przystało na taki wyjazd, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Mamy co opić. Jest sukces, jest złoto i to jest najważniejsze, prawda? Dokładnie, dziubasku, prawdę prawisz. Poczekaj, jeszcze buty. A jakie plany na jutro? Co byście chcieli znaleźć? Złoto. Złoto, no złoto. Przecież może to się znudzić, co niektórym. Niektórzy znajdują to na co dzień, niektórzy raz na rok, albo i raz na jakiś czas. Ja mam pierwszy w tym roku i mi wystarczy. Dlatego jutro go nie bierze. Nie. Jutro zostajesz w samochodzie. Nie. Ja jutro wezmę kocyk, położę się na plaży, będę podziwiał was, będę się relaksował. Nie możesz spocząć na laurach. Także musisz też, wiesz, zmotywować się i nas przez to, nie? Ale zadyma. Tam nie będzie nic widać na tej kamerze. Taka zadyma. Kamera wszystko zarejestruje. Dzień dobry. Dzień dobry. O, ktoś papieroska pali. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym dniu naszej podróży. Nocowaliśmy w Stegnie, to już o tym wiecie. Wczorajszy wieczór skończył się drobną biesiadą z małym ogniskiem, z grillem. Położyliśmy się dosyć wcześnie wstać, żeby z kolei obudzić się wcześniej, żeby być wypoczętym i gotowym do dzisiejszych poszukiwań, do dzisiejszych wojaży na plaży w Stegnie. To, co znajdziemy dzisiaj, obejrzycie w kolejnym odcinku. My jemy śniadanko, uciekamy na plażę, jest pięknie, słonecznie, przybywa coraz więcej ludzi. No i tym wszystkim pochwalimy się w następnym odcinku, a tymczasem będziemy się żegnać. No i zapraszamy Was oczywiście do oddania subika, do lajkowania i do czego jeszcze, Hania? I z buja od całusków. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.